No. Nie wiem, czego mi się to... O, działa w końcu, ile to trzeba się tarmosić z jednym okienkiem. Czemu pierwszy przeklina? Jeszcze tak trzeba ustalić, żeby na owo było. Owo? O. A? Ej, zróbmy jakieś najsłodsze szachy na Twitchu. O, dobre, dobre. Dobre. To co, robimy cute szachy? Owo? To co każdy... Mikołaj, Mikołaj! To każdy ustaw, ruch, stęknięcie. Mikołaj, ustaw różową szachownicę po tym. Zrób różową szachownicę po tym, mówię ci. Najbardziej cute szachy. Szachy dla fembojów. Szachy, szachy, panie Shobibi. Nie. Czego na widza tikujesz, kurwa? Ale to ty. Czy to Dawidek? Z to Loliszem. Czy to był Lolisz? Ale on sra. No. Zrobił tika i kleksa przy okazji. No to ma alibi. Jaki kurwa alibi? Przez to, że ma tiki i go wierzga, no to mu biegunkę wywołuje. Jakby tik, to jest napięcie mięśni. No, dla kogoś, kto ma jeliton wrażliwe, to jest bardzo duży debaw. Ty, jak ktoś... Ty, ale w sumie, jak ktoś ma sraczkę przewlekłą i tiki, to ma kompletnie przejebany. No. Na przykład taki pierożek. Pierożek ma tylko tiki. Zjebie. Pierożek się nigdy nie posrał na streamie, kurwa. Co to za pomysł? A wiadomo? No nie wiadomo, ale kiedyś? No, raczej to się nie zdarzyło. Może wyciszyć mikrofon. Jednak choroby na Andrzejowie nie chodzą aż tak mocno parami. Tutaj raczej każdy ma coś pojedynczo. Ty masz jakiś taki stopień niedorozwoju, pierożek ma tiki, Lolisz się zesrał wielokrotnie. Znaczy nie, w sumie owsik ma. Nie dość, że wysoki stopień niedorozwoju, to jeszcze do tego tiki. No tak. Schizofrenia. Mikołaj, przyjmij partię na PV, ci wysłałem. Nie mogę. Miki w sumie też no, ma. No graj z widzem, z Karlem. W sumie Karl to jest aktor, a nie widz. To już awansowałeś, panie Karl, to już pniesz się po szczeblach kariery. Dobra. Najpierw był widz, potem VIP i teraz aktor. Nie, ustawienia, graj. Tak. No pokaż motywy. Dane. Znowu coś zlikuje. Motywy, trzecia opcja. Motywy, debilu. Trzecia. Motywy. Motywy. I tam masz niżej Bumblebee, czy jakoś tak się to nazywa. Czy jakoś Bumblegum, nie wiem. Bubblegum. O jest, jest. O ja pierdolę, ale landryna. Pięknie. Ale słodko. Ale ja pierdolę, mi w oczy wali. Kto ma taki overlay na tą szachownicę? Graj z Karlem. O, Miki? Andrzej, podnieś się na mnie. Słucham. Gówno. Mhm. Podnieta, gówno i propozycja seksu analnego. Ja się wypisuję. Co ty bym się nigdy nie umówił, tylko świetki jesteś. A ty dziki. Przecież ty nawet nie wiesz, jak Andrzej wygląda. No właśnie, a ja wiem, jak ty wyglądasz. Taka a to jest różnica, Kielczusie, między nami. My wiemy, jak się nazywasz, Kielczusie. Mikołaj J. Przed kilku lat. Jestem piękny. A ty żeś żadnego mojego zdjęcia nie widział, z żadnego kurwa okresu. Brzydki jesteś, bym się jeszcze zaczął. Nie no, jak byłem młody, znaczy taki bardziej mały, że tak powiem, to byłem brzydki. Dopiero mniej więcej po 16 roku życia nabrałem kurwa kształtów. No ale to ja byłem kiedyś ulany, to dlatego. Warto być chudym, polecam. Warto zapierać i schudnąć. Jak ktoś jest bamberem, bierzcie przykład z wodza. Schudnijcie, kurwa, bo będziecie brzydcy. Julcia też poleca. No jest tak różowo, że się idzie tęczą zażygać. Mnie to aż w oczy kuje, ale chuj. A mnie nie. Kłócił go. Ja tu nie lubię takich kolorów jaskrawych. Już nie wiem. Takie różowe, jakieś w ogóle jaskrawe kolory, to mnie wkurwa. No szachownica, jakby nie wiem, z jakiegoś domku Barbie. No ale Mikołaj się już nie kryje ze swoimi preferencjami. Jakimi preferencjami? No, on lubi takie klimaty dziewczęce. Sam jest fembojem. Estrogen bierze cycki, chce sobie zrobić sztuczne. Do Bangkoku pojechać. Co to za fantazja pojebana, Andrzej? To nie fantazja, Andrzej, to nowe lore. Ty fantazjujesz o mnie. Tak, Dawidka do Bangkoku wysyłaliśmy, to już dobrze było. To już nikt się nie pytał, skąd to się wzięło. Ale kto chciał Dawidkę do banku wysłać? Każdy. No nie. Tomek przede wszystkim. Ja go kochałem taki, jaki jest.
Dawidek to pojechał do Bangkoku w ogóle na samym początku lora Andrzejowskiego. No. Potem był cel, żeby to uzbierać, a teraz bombardowanie Kieleckiego. To już w ogóle... W ogóle już mamy ponad 1000 zł. Za chwilę 2000 zł będzie na bomby, zajebiście. A widzowie, wpłacajcie na bombardowanie. Uchwalę Imperium, to przecież to wszystko idzie na saletrę, na cukier puder i na paliwo do Messerschmitta. Ja ani ale grosza z tego nie biorę. No w choju. Ja nawet ani grosza z tych donate'ów nie biorę. Wszystko na saletrę. W choju oczywiście. Udowodnij. Dawidek moda robi. Na dowód. A. A za ile Dawidek tego moda zrobi? Nigdy. Dawidek zaczął, po dwóch dniach skończył. Znaczy skończył... 50 tysięcy nazbiera. Znaczy no tak, bo to jest... Było, bo to 1000 zł dziennie Dawidek bierze. Póki co mamy 2000 około. No to Dawidek 2 dni pracował. Także no, widzowie muszą donaty napisać. Duże donaty. No bo to jest dla ludzkości to bombardowanie Kieleckiego. To nie ma co na owsiaka wysyłać. Na owsika. On dzieci na owsika też nie warto. Owsik pewnie też ma jakąś fundację. SMS-ami można owsikowi pomóc. Ciekawi mnie, czy owsik tak na piwo się sprzedał. No a jak? Na czteropaka. Ej, za ile byście sprzedali swoją dupę? I tak słucham. Potem się z ojcem o niego bije. Ty wyczuwasz rynek, k***a, Kielczaku? Jaki rynek? No tak. Kieleckim jeszcze nie ma takiego pojęcia. Czy mi chcesz powiedzieć, że się kurczysz? No, chyba ty chcesz mi to zasugerować, że sam masz taką ochotę i się pytasz, kurczę, jakie są ceny rynkowe. Niestety nie znam tych cen, gdyż ja się prostytucją nie zajmuję. Ale znam kogoś, kto prawdopodobnie by znał cennik. Daleko szukać nie musisz, Kielczaku. Mama siedzi w przedpokoju, albo w dużym pokoju. Myślałem, że o Julci powiesz. No Julcia też, teoretycznie. Ja pamiętam, jak Miki pisał, ale laskę poznałem 10 na 10, a potem zdjęcie Julci, kurwa. Aż mi wyjebało monitor od tego ciężaru, kurwa. Matryca w monitorze nie wytrzymała tego zdjęcia. To, kurwa, 3 terabajty waży zdjęcie Julci. Ja pierdolę. To trzeba mieć kompa, żeby wyrenderować, bez nitro. Żeby wyrenderować zdjęcie Julci, to trzeba kompa z NASA mieć. To wiesz, jakby ją się brało za włosy i ciągnęło? No co? Właśnie by się nie ciągnęło. O. Taka masa to byś musiał chyba, nie wiem, pod koparkę, kurwa, pod łychę ją przywiązać. O, Kielczak się zmutował, już kurwa Elcia wała, już po szachach. Nie no, pomyślał sobie o Julci. Pomyślał o Julci i na łupu cupu go wzięło. Piękna kieleczczyzna. Pięknie dialektem powiedziane. Bardzo ładnie, Mikołaju. Andrzej robi lądę. Ty, może byśmy otworzyli Uniwersytet Andrzejowskiej Filologii Kielecko, żeby dało radę studiować. Przydaliby się filologowie kieleccy. By łatwiej było się z tymi dzikusami porozumiewać. Mikołaj by wykładał. Ty, Miki, chcesz być wykładowcą na uniwersytecie? Tylko zrób mi loda. Słucham. Gówno. I potem mi kurwa wmawiają zboczenia. A to ja jestem otoczony zboczeńcami na każdym kroku. No, że jesteś spierdolony. Jakby nie patrzeć, jesteś lekko zboczony, Andrzej. Pod jakim kurwa kątem? Nie wiem, jakimś na pewno. Właśnie. No to kurwa, to jestem czy nie jestem? To ja mogę powiedzieć, no jestem. Ty jesteś takim trochę mordercą. Pod jakim kątem? A pod jakimkolwiek. Tak po prostu. Nie, to się mówi pod jakimś na pewno. Znaczy no, pod jakimś na pewno. No, ale Andrzej, ty teraz... biku te opiona teraz na tym jebanym G4, co tam kurwa czekasz? To się zżygał. Pan Karl to ma Mamona ustawionego na profilowym na Discordzie. Ma to jakiś sens. Czy na chuj być to opiona na G4? A miało być w ogóle uwuśnie. No przecież jak zbijesz piona na G4 hetmanem, miało no to być... Nie, a nie rozmawianie o zboczeniach. Mikołaj, chcesz wyruchać Andrzeja? A to nie jest zboczenie? Nie, no to jest cute. To jest uwuśne. To jest kurwa uwuśnego w seksie z gościem, co ma rzeżączkę.
Chyba jest przeciwieństwo czegoś cute. Też masz rzeżączkę. Ty, czy seks z Mikołajem to zoofilia? Oczywiście. Ty teraz jesteś zoofilem. Czy ja kiedykolwiek cię k***a tknąłem? No. W twoich snach chyba mokrych. Fantazjancie. A nie pamiętasz w kantorku? Jak nas lekarz zostawił sam na sam? No nie przypominam sobie, że ja miał kiedykolwiek u jakiegoś lekarza były, już na pewno nie z tobą. To chyba u Bartera może. Było takie lore, było. Słucham, k***a. Dobra, ja idę do kibla się wyszczać, ja nie was nie mogę k***a słuchać, niech ta partia sobie trwa dalej. Idę szczyć. Ty, a jak Miki jest chyba zwierzakiem, to Miki masz ogon? Co k***a? No, masz ogon? Bo jestem ciekaw, czy ci Andrzej kiedyś pod ogon wsadzi. Ja o dobra, koniec tego. Pamiętajcie, drodzy widzowie, pierożek jest normalny. Andrzej to kurwa. Andrzej to kurwa cipa. Chuj kutas jebiący Andrzeja w dupę. Orgazm dostateczny. Wyjebało. Co ty gadasz? Co ty? Ferma rozpadła się po pokoju. Tak ci mama, no dobra. Co ty gadasz, Kielczaku? Jaką... Co ty? To miał być uwuśne szachy, a nie zboczone. Kielczaku, co to było? To był najbardziej zboczony moment, jaki ja w życiu słyszałem na Andrzejowie. Bo jesteś pojebany. Mikołaj, wołają cię. Andrzej to k***a. Miki. Andrzej wruchał kota w odbyt. Ty... Co ty pieprzysz? Panie rolniku, słyszysz, co ten człowiek gada? Panie Karol, ty też to słyszysz? No słyszysz, co mi się wydaje. Co ty gadasz? Ja p***. Andrzej dopiero tego posłucha, jak będzie mutował. Dzień dobry. Słyszałem z kibla. Słyszałem z kibla, że coś tam załamany byłeś w pierożku na to, co Kielczak gada. Ja nigdy takich zboczy nie słyszałem. Załamani. Miki tu gadał o jakiejś spermie latającej po pokoju. No, ja powiem tak, ja już wielokrotnie mówiłem, Andrzej, że elementem patologii na Andrzejowie jest Mikołaj. On wprowadza zboczenia i potem k***a mówimy, że nie wiem, że to my jesteśmy jacyś p***ci. A prawda jest taka, że to on jest największym schizofrenikiem i k***a zboczuchem. Andrzej, ty psa ruchałeś. Andrzej, ja no. Ty posłuchasz, co on gadał, jak będziesz film montował. Będę słuchał. To jest... Już żałuję, że będę musiał takiego wypocin k***a słuchać. Oj, Kielczaku, nie doleczył cię za te k***a słowa. Wierzą! Wierzą było lepiej, jakby to wymienił, to byś miał promocję. I w dupę. Idę sobie jakieś żarcie wezmę. Panie policjant. Mikołaj. Co? Spokój się. Jestem! Hihi. Niemożliwe, żebyś tyle zapamiętał słów obok siebie. Pierożek k***a przeklinał. Nawet się nie wypowiem na ten temat. Chyba nawet nie musisz się na ten temat wypowiadać. Ja mam kurwa dowód. Przeklinał z k***a. Przestań kląć k***a! Ale ja się cytuję jego słowa. Daj mi zjeść spokoju bez troglodyctwa. Zjedz se k***a. Bo się gorzej trawi, jak się ciebie słucha. Kaszankę wpierdolisz, k***a, dupę. Nawet nie jest to kaszanka, k***a. Wy tylko mamuty pieczecie nad ogniem. Co to są? Dzikusy. Co to są mamuty? No to idź k***a do kuchni. Znaczy, przepraszam, do paleniska. I zobacz, co sobie dynda nad rusztem. Miki jest takim tępym Kielczakiem, że nawet nie wie, co to jest palenisko. Najgłupszy z plemienia. Andrzej, jesteś pojebany. Andrzej, krzyknij, kutas. Ty nie, jakbyś krzyknął kutas przez okno, to ja bym ci dał 100 zł. Naprawdę byś mi dał? No tylko to musi być takie solidne kutas. Jakby sąsiedzi słyszeli.
Jest mały problem z tymi 100 złotami. Złotymi. Nie masz tylu pieniędzy. Mam. Nigdy żeś tyle nie miał. Mam. Tacy ludzie jak ty, jak dostają jakikolwiek fundusz, od razu to przypierdolą pierwszego dnia. No zresztą, jak u ciebie to idzie te 10 zł dziennie na Monsterka i Pączkan, to... No właśnie. Tych złotych to pewnie niewiele zostało.